Ostatnio na Twitchu, link do mojego streama jest oczywiście w opisie, zrobiłem sobie tier listę polskich kreskówek i jest to dość kontrowersyjna lista, bo niektóre kultowe tytuły mnie jakoś, wiecie, ominęły kompletnie, inne rzeczy oglądałem, wszystko będzie oczywiście wytłumaczone, ale chciałbym, żebyście wy też wzięli udział w tej zabawie i napisali w komentarzu, jaka jest najlepsza bajka, kreskówka, którą oglądaliście po prostu w dzieciństwie, bo bardzo mnie to ciekawi. Mówię, tu będzie dużo różnych rzeczy, których nie znałem i dużo rzeczy, których wy pewnie nie znacie i to jest fajne, że można po prostu się wymienić takimi doświadczeniami. Wydaje mi się, że wyszedł naprawdę fajny film. Wy jeżeli szukacie promocji na Gier 2, to wiecie gdzie to zrobić, link oczywiście standardowo w opisie. I co? Zachęcam do skomentowania, jak wam się podoba moja tier lista i może napisania swojej własnej. Także miłego oglądania i pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia odnośnie tych kreskówek, także bez spiny i miłej zabawy. Dobra, także lecimy sobie z tier listą kreskówek polskich. To są wszystkie. Niektórych nie kojarzę, nie pamiętam, nie widziałem. Okej, jest taka kategoria, więc spoko. Zacznijmy może sobie od czegoś takiego prostego. Scooby-Doo. Mamy najlepsza bajka, Panteon bajek, całkiem spoko, niemal nic lepszego, giga nudy, nie powinno powstać. Moim zdaniem Scooby-Doo między S a A. Ja oglądałem stare wersje Scoobiego, ale no nie wiem, lubiłem, bardzo lubiłem. Pokemony. Sorry, najlepsza bajka. Od razu nawet się nad tym nie zastanawiam. Pokemony za dzieciaka się oglądało. Chciało się być trenerem, mistrzem Pokemon, więc no musi być. Po prostu musi tutaj być. Jak ta się bajka nazywa? Pingwiny z Madagaskaru? Nie oglądałem tej bajki, więc nie pamiętam, nie widziałem. Przepraszam. W sumie mógłbym od razu wszystkie bajki, których nie widziałem, od razu dać tutaj. Tylko boję się waszej reakcji, bo są bajki, które powinienem widzieć, jak na przykład... To jest Shaolin? Nie, to nie jest Shaolin. To jest Bringer coś tam? Też tego nie widziałem. A podobno to jest bardzo fajne i jest na Netflixie. Także możliwe, że kiedyś sobie to nadrobię. Avatar. Tak, to się nazywa Avatar. SpongeBob. Tak samo nigdy nie widziałem SpongeBoba. Wiem, grzech duży. Bardzo duży grzech. Nie widziałem nigdy SpongeBoba. Wiem, że jest SpongeBob, kanciasto, porty. I w sumie tyle. Okej, wezmę sobie coś teraz, co kojarzę. Johnny Bravo. Dałbym na... Panteon bajek, a całkiem spoko. Któryś z tych. Okej, dobra, na razie dam na A, pod koniec jeszcze sobie zmienimy. Hojrak, tchórzliwy pies. Jednocześnie lubiłem tą bajkę bardzo i jej nie lubiłem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ona była taka troszeczkę straszna. Nie podobało mi się, że ten pies zawsze był taki poszkodowany i ci jego właściciele się tam średnio nim zajmowali. Chociaż Muriel chyba była wobec niego okej, ale Stachy był bardzo niemiły. Dałbym... A, też. No, poziom Johnny'ego Bravo. Poziom Johnny'ego Bravo. Flintstonowie... Oglądałem Flintstonów, ale czy lubiłem Flintstonów? Takie... no... C, no. C. Różowa Pantera. Kojarzę, co to jest, ale nie pamiętam tego. W tym sensie wiem, że to oglądałem, ale nie potrafię sobie przypomnieć z tym żadnych, wiecie, żadnych fajnych rzeczy. Więc musiałbym... O, nie pamiętam. No to tutaj daję. To nie wiem, co to jest. Też nie kojarzę tego. Odlotowe agentki. Na jakim kanale leciały Odlotowe agentki? Czy to jest kimkolwiek? Okej, to jest kimkolwiek, dobra. Przez mgłę pamiętam. Naprawdę, to jest takie, że wiem, że coś takiego leciało, ale nie pamiętam, żebym ja to oglądał. Giga fajne było, C? Dobra, dam tutaj. Bo to nie jest ten sam poziom. Okej, tego nie kojarzę. To jest jakiś cowboy jest? Lucky look? Tak jakbym miał strzelać, co to jest? Jakiś Lucky look, ale to też daję tutaj, bo tego nie widziałem. Tak, to jest Lucky look. Fantastyczna czwórka. To chyba leciało na Jetixie, a ja niestety Jetixa nie miałem, więc nie mogę nic o tym powiedzieć. Poza tym, że było. Laboratorium Dextera. Dla mnie to był poziom... S, A, B. Któreś z tych? S albo A. Dobra, dam na A. Krowa i kurczak nie powinno istnieć. Nienawidziłem tej bajki. Zawsze jak leciała, to ją skipowałem. Po prostu paskudztwo obrzydliwe, giga nudy. Nie, po prostu nie. Wykreślam tą bajkę od razu. Oban Star Racers na Jetixie. Fajne było. No niestety, nie pamiętam. Oban Star Racers, czyli jakieś wyścigi. Ach ten Andy. Czy Ach ten Andy leciał na Jetixie też? Znaczy inaczej, ja to oglądałem, tylko nie wiem, czy ja to oglądałem w telewizji, czy na YouTubie jakieś odcinki. Ja nie miałem GTX-a, też nie miałem GTX-a. Ja miałem Disney Channel, Zygzak i Cartoon Network, jeżeli chodzi o takie bajki. Dobra, zaufam wam i dam to na A. Chociaż nie pamiętam, to nie pamiętam. Hanna Montana. Jeju, jedna z fajniejszych rzeczy, jaka leciała na Disney Channel. Eska. Eska. Hanna Montana była zajebista do oglądania. Nie, dobra, Eska nie, ale A. Całkiem spoko. Było bardzo, bardzo fajne. W ogóle opening z Hanny Montany cały czas mam w głowie. To są Wodogrzmoty małe. Niestety to już nie są moje jakby czasy kreskówek. Wiem co to jest. To leci też na Cartoon Network. Czy tam leciało na Cartoon Network, ale niestety kompletnie to nie są moje czasy. Ja tego nie oglądałem już. Więc daję tutaj, nie widziałem. Z tego co słyszałem, to jest bardzo dobre i pewnie mógłbym dać to na jakieś A albo Eskę, ale no nie chcę tego robić. Tak samo Ach ten Andy i Avatar. O tych trzech rzeczach i w sumie o SpongeBobie też słyszałem. No, o tych czterech rzeczach słyszałem dobre opinie. To jest Gumball. Ostatnio oglądaliśmy jeden odcinek Gumballa i spodobało mi się. Naprawdę wstępnie dałbym to na B. A to nie jest Gumball. Okej, to jest Chowder, tak? Przepraszam, pomyliłem się. Tej bajki kojarzę tą postać, czy nie wiem, jak to się nazywało? Flapjack? I na czym to leciało? Dobra, daję tutaj. Harcerz Lazlo. Harcerz fucking Lazlo. Harcerz H-A-Z-L-O. Tak było to jakoś w openingu. Giganudy. Nie jest to poziom Krowy i Kurczaka, ale nie lubiłem tej bajki. Po prostu. Czekajcie, dam Flintstonów wyżej. No, bo jak już leciało w telewizji, no to oglądałem, a to skipowałem te rzeczy. Power Rangersów, oglądałem tylko jedną serię Power Rangersów, nawet nie wiem, która to jest. Billy i Mandy, to było z tym żniwiarzem, to było też całkiem przyjemne do oglądania. No, całkiem spoko albo B. To była fajna bajka, ale czy mogę coś... Nie, Adam, A, po prostu, na razie A. Pora na przygodę. Niestety mam złe wieści. Ty, ja w ogóle tak zauważyłem, że dużo z tych bajek po prostu nie oglądałem. O Porze na przygodę słyszałem też bardzo dobre opinie, ale niestety nie widziałem. Ale pewnie gdybym obejrzał, to byłoby na esce. Kurde, musiałbym nadrobić Wodogrzmoty małe, Porę na przygodę, Awatara. W sumie te trzy najbardziej za mną przemawiają, żeby to nadrobić. To chyba jest na Netflixie, Wodogrzmoty nie wiem czy są i Awatar jest na 100% na Netflixie. To jest Sonic, Sonika nie widziałem. To jest Batman. Jeżeli to leciało na Cartoon Network, to oglądałem to. Także dałbym B od razu. Ben 10. Dobra, damy na razie tutaj Bena. Ben musi być. Musi być wysoko. To jest najlepsza bajka i to może być tylko jeden tytuł, więc na razie wszystkie dam tutaj. Nie dam na razie nic na Eskę i później zdecydujemy. Bliźniaki Cramp bardzo lubiłem. Czy lubiłem bardziej Bliźniaków Cramp, czy Hannę Montanę i Laboratorium Dextera? Nie. Czyli mniej więcej tutaj. Nie oglądałem aut tej animacji. Wiem tylko, że jest Zygzak. Tak? Zygzak to się nazywa ten czerwony? I nie chcę się przyznawać skąd wiem, że to jest Zygzak. Ale nie oglądałem, po prostu nie oglądałem. To jest jakaś podróba Flintstonów. A nie, to nie jest czasami było sobie życie? Był sobie człowiek. A, no to kojarzę, ale nie pamiętam. Robot Boya oglądałem chyba. I był przyjemny. No, był przyjemny do oglądania, ale nic poza tym. Wejście smoka, amerykański smok J. Long. Oj, to nie. Jamłasica. O, idealnie. Ja myślałem w ogóle, że Jamłasica i Krowa i kurczak to są z jednej bajki. Bo zawsze kojarzyłem po prostu jako coś, co nie powinno istnieć. Naruto. Naruto leciało na Jetixie, tak? Tu jestem akurat przygotowany, bo jakiś czas temu robiłem... No, oglądałem Naruto. Niestety nie z polskim dubbingiem, ale mogę się wypowiedzieć, że Naruto byłoby... To jest pierwsza seria. Więc Naruto dałbym na... Dobra, tutaj. Na B. No. Wiecie, powinien być jeszcze między B a C, powinno być B i pół, że jak leciało w telewizji, to po prostu oglądałeś to. Chociaż tu jest taki poziom. No nie, no to dałbym wyżej. I to też dałbym wyżej. Dobra. Digimony. Nie oglądałem Digimonów, czyli tak zwanej podróby Pokemonów. Wiem, że pewnie tych 5 fanów Digimonów teraz się zdenerwowało. ale no tak było. Oglądało się Pokemony, Digimony to była podróba. To nie wiem co to jest, jakiś pies i chłopiec. Też nie kojarzę. Tego też nie kojarzę. Mówię, to jest bardzo obiektywna taka lista, bo jest wiele bajek, które wiem, że są dobre, a ich nie oglądałem, no ale jakby oceniam to, co oglądałem. Wyspa totalnej porażki. Dla wielu pewnie to by było tutaj, w tym miejscu. Najlepsza bajka. Tylko problem jest taki, że ja Wyspy totalnej porażki nie oglądałem, ale planuję. Planuję lada dzień zacząć seans Wyspy totalnej porażki. Jako że słyszałem tyle opinii, to czy nie zrobiłbym wyjątku i nie dał tego na Eskę, bo ja jestem prawie pewien, że mi się to spodoba, bo to jest reality show na jakiejś wyspie i ludzie po kolei odpadają. No to ja uwielbiam takie rzeczy. Dlatego nawet w ciemno dałbym tą Eskę. To jest Shaolin, Pojedynek Mistrzów, od razu Eska. Jojo Ying, Jojo Yang, 4-tonowa tunika, czy tam 3-tonowa tunika. No do tej pory się kojarzy te nazwy. Dlatego Eska od razu. No, Shaolin było bardzo fajną bajką. Kryptonim, Klan na drzewie. Eska. Jedna z fajniejszych bajek, jakie pamiętam. No, Ben 10. Kryptonim, Klan na drzewie, Shaolin. W sumie to jest wszystko to, co bym dzisiaj sobie obejrzał nawet. Z odcinek albo 2, albo 50. Atomówki. Jednocześnie były spoko. Był tam... Gangreniaki chyba byli. Był Mojo Jojo. Był On, co było w sumie dość straszne. Był ten taki... Lumpex? Chyba on się nazywał? Jaki... Felek Lumpex? Czy coś takiego? Bala była, tak. Teraz podobno jest 4. atomówka w tej najnowszej wersji. No to dałbym... Gdzieś tutaj. No, to są Wróżkowie Chrzestni. To też oglądałem. I to było przyjemne. Dałbym na A. No, takie... Okej, baja do pooglądania. Nic wiecie. Nic super specjalnego. Tego nie kojarzę. Jakaś mumia. Także daję od razu to tutaj. Star Wars, Clone Wars, tak samo nie widziałem tego, a słyszałem dobre opinie. Dobra, także to daję na A. Bo na pewno to jeszcze sobie obejrzymy, ale po tym co widziałem to wydaje się naprawdę zabawne. I to jest jedna z tych nowych bajek, które są mimo wszystko dobre. Bo teraz panuje takie przeświadczenie, że te nowe bajki to jest gówno i kiedyś to były dobre bajki. I zresztą patrząc na to, jakie są bajki u mnie na Esce, no to trudno się z tym nie zgodzić. Dobra, to jest... Ludwiczek. Nie oglądałem tego. Fineasz i Ferb? Eska. Lubiłem bardzo Fineasza i Ferba. Super się to oglądało. Tam była Fredka, było dużo takich piosenek, także Eska. No, Fineasz i Ferb to byli koks. Kacze opowieści? No, jeżeli leciało w telewizji, to sobie obejrzałeś. To? Nie wiem co to jest. Galactic Football. Nie oglądałem Galactic Football, bo tak jak mówiłem, nie mam Jetixa. Ten nie wiem co to jest. Ale Galactic Football, z tego co wiem, to jest dla wielu najlepsza bajka albo Eska. Ale no niestety nie dla mnie. Nie ma to jak statek. O kurde, było nie ma to jak hotel i nie ma to jak statek. Dałbym to na... całkiem spoko albo Eska. Bo lubiłem to oglądać. Lubiłem oglądać, no, te wszystkie odcinki. Eska, dobra, leci Eska. Teen Titans, Eska. Nawet się nie trzeba zastanawiać. Teen Titans mieli fajną czołówkę, fajną fabułę. Teraz są jacyś Teen Titans, ale to są... Powiedzmy, że... No, tak... Nie moje klimaty. Aż powiem wam, że ciężko mi to dać. Ale nie oglądałem Króla Szamanów. Jest teraz jakaś wersja, z tego co wiem, chyba na Netflixie. Obiecuję, przysięgam, że obejrzę Króla Szamanów. W sumie dałbym kategorię jeszcze. Mogę dać niżej kategorię? Dobra, tutaj są bajki. Dam kategorię taką, że nie oglądałem, ale bardzo mam ochotę to obejrzeć. I wydaje mi się, że to będzie dobre. To jest taka specjalna kategoria, żeby wszystkiego nie dawać do jednej kategorii. Dobra, czyli to będzie kategoria nie oglądałem, ale na 100% obejrzę, bo wiem, że będzie dobre. To jest taka kategoria i to przeciągnę tutaj. No, więc to jest dla tych wszystkich osób, dla których te bajki byłyby SK, obejrzę je. Naprawdę obejrzę. Galactic Football jest na YouTubie pierwszy sezon. Można, dobra, przeciągnę to tutaj. Przeciągnę, ale nie wiem, czy obejrzę Galactic Football. Spider-Man. To był ten Jetixowy Spider-Man. Ja kojarzę z tego jakieś urywki i tak dalej, ale oczywiście tego nie oglądałem, bo nie miałem Jetixa. Dlatego dałbym to tutaj, w to miejsce. Bo słyszałem, że jest naprawdę dobry. Więc normalnie, pewnie gdybym powiedział, to by było jakieś S albo A. Ale daję tutaj, w tą specjalną kategorię. Ed i Eddie. Jedna z najbardziej creepy bajek, jakie oglądałem. W tym sensie ta kreska w Edkach, no była bardzo specyficzna. Chyba nie było podobnej kreski, podobnej animacji w żadnej innej bajce. Daję Eskę. No, do tej pory pamiętam Łami Szczęki, Rolfa, Deskę, Kevina, chyba Kevin na rowerze jeździł. Super, super baja. X-Meni. I tutaj zrobię mały wyjątek, bo to są X-Meni z tego co wiem, którzy lecieli na Jetixie. Ale na Cartoon Network też leciała seria X-Men, Ewolucja. I powiedzmy, że to jest ta seria, więc daję ją na Eskę. Bo tych z Jetixa nie widziałem, a jednocześnie jest coś, co chciałem dać wysoko. Więc to jest X-Men Ewolucja i dałbym na Eskę. Tom i Jerry tak samo, chociaż nie, Tom i Jerry było fajniejsze niż te pozostałe bajki. I Wilki Zając to mi się kojarzy z bardzo dawnymi czasami. Nie oglądałem, wiem, że coś takiego było, ale nie oglądałem tego. Scooby-Doo. Super. Pokemony, super. Ben 10, super. Shaolin, super. Klan na drzewie, super. Fineasz i Ferb, Teen Titans, X-Meni, Edki. Kurde, mam... To jest ciężki wybór. Bardzo ciężki wybór, bo dałbym tak. Pokemony dałbym. Dałbym Klan na drzewie. Dałbym X-Menów. Dałbym Bena. No dla mnie to były bajki, które, wiecie, musiałem obejrzeć po prostu każdy odcinek. Daj wszystko, mogę tylko jedną rzecz dać. Mogę tylko i wyłącznie jedną rzecz dać. Nie no, chyba zostanę przy tych Pokemonach. Chociaż mówię, gdyby dało się więcej, to wyglądałoby to mniej więcej tak.